No więc dostaję od Was już od jakiegoś czasu pytania na temat mojej wagi i tego, ile przytyłam. Oczywiście rozumiem, że jest to temat dla wielu może ciekawy, też dla kobiet, które są w trakcie właśnie podobnych zmian w swoim organizmie, w swoim ciele. Jeżeli jesteście tutaj nowi, ja aktualnie jestem prawie w 8 miesiącu mojej ciąży, no i dzisiaj chciałabym pogadać trochę do Was o zmianach w ciele, które u mnie zaszły, co zaobserwowałam, no i odpowiedzieć po prostu na wiele pytań, które mi zadajecie a propos tego wyglądu. Przyznam szczerze, nie jestem zdziwiona, że dostaję tego pytania, też z racji tego, że mój content przed ciążą był taki troszkę jedzeniowy. Najpopularniejszy filmik zresztą na moim kanale to jest ten dotyczący tego, jak schudłam 10 kg. No i też sporo mówiłam o odżywianiu intuicyjnym, o poście przerywanym. No i dzieliłam się z Wami właśnie taką moją drogą, jak to u mnie wyglądało. Też pokazywałam Wam moje posiłki i tak dalej, więc takie pytania absolutnie mnie nie dziwią. Nie mam też absolutnie nic do ukrycia i też nie mam problemu z tymi rzeczami, dlatego dzisiaj już Wam wszystko mówię. Aktualnie od początku ciąży przytyłam dokładnie 11 kg. Ważyłam się przedwczoraj u lekarza. Tak wygląda mój przyrost wagi. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Wydaje mi się, że na tą chwilę jest to tak ok, ale jest to też kwestia oczywiście bardzo indywidualna, pamiętajcie, dlatego że ja znam kobiety, choćby moja mama, która przytyła z moim bratem w ciąży 8 kg i to jest mało, ale inna bliska mi osoba na przykład w ciąży przytyła 26 albo 28 kg, więc tak jak mówię, każdy organizm jest inny, każdy organizm reaguje inaczej. Jest oczywiście ta waga też uzależniona od tego, jak nam się woda odkłada w organizmie, ile mamy wód płodowych i tak dalej, więc tutaj takie porównywanie się jedna do drugiej nie ma najmniejszego sensu. I to, że ja przytyłam 11 kg, nic tak naprawdę nie znaczy, dlatego że ktoś inny mógł przytyć do tej pory, będąc na tym samym etapie ciąży, właśnie 8 albo 18, więc serio, nie sugerujcie się tym. Mówię, jak jest po prostu u mnie. Ja też oczywiście na początku ciąży nie miałam zielonego pojęcia, jak mój organizm na tą ciążę zareaguje i co się z moim ciałem podzieje. Oczywiście jestem kobietą, lubię ładnie wyglądać, chcę się sobie podobać i nie musimy się za to jakby obwiniać, że pewne rzeczy zachodzące na etapie ciąży w naszym ciele mogą nam się mniej podobać, natomiast jest to bardzo specyficzny, bardzo wyjątkowy stan. Przede wszystkim piękny stan i te wszystkie zmiany, które się dzieją się właśnie po coś. Po to, żeby w naszym brzuszku mogła rosnąć dzidzia bezpiecznie, zdrowo. Natomiast ostatecznie to my co rano się budzimy, patrzymy w lustro i fajnie, jeżeli się sobie po prostu podobamy. Dlatego jeżeli jesteś w ciąży, jeżeli aktualnie przechodzisz gorszy czas związany z tym, że nie do końca akceptujesz te zmiany w swoim wyglądzie, na spokojnie, nie martw się, nie obwiniaj się, że w tym momencie robisz coś złego, dlatego że jesteśmy kobietami i to jest serio normalne i każda z nas chce po prostu wyglądać i czuć się ładnie. Natomiast jakie zmiany, moi drodzy, zaszły w moim organizmie i w moim ciele? Już Wam mówię, bo takich pytań naprawdę dostawałam mnóstwo. No i zacznę od takiej rzeczy, o którą chyba najczęściej mnie pytacie. Czy mam rozstępy i jak sobie z nimi radzę? Jak już mówiłam w ostatnim filmie, w Q&A ciążowym, ja rozstępów póki co nie mam. Smaruję się czymś takim, to jest Bio Oil, czyli specjalistyczny produkt na blizny i rozstępy. Nie podchodzę do tego jakoś skrupulatnie, nie smaruję się absolutnie codziennie, bardziej jak mi się przypomni, no bo ja też słyszałam, czytałam dużo o tym, że to jest kwestia właśnie genetyczna. Możecie na przykład zapytać swoje mamy, czy miały rozstępy będąc z Wami w ciąży, jeżeli tak, to jest duża szansa ponoć, że Wy też będziecie mieć. Natomiast też wiadomo, każde ciało jest inne i reaguje inaczej, czyli to, co już powiedziałam wcześniej. Ja do tematu rozstępów podeszłam bardzo na luzie, bardzo. Stwierdziłam, że po prostu jeżeli mi wyjdą, nie będę tego jakoś szczególnie przeżywać, dlatego że z tych wszystkich zmian, które zachodzą w ciąży, uwierzcie mi, że rozstępy nie są aż tak dużym problemem i prawda jest taka, że one też po ciąży często znikają, możemy się ich pozbyć. A nawet jeżeli zostają, to właśnie wczoraj czytałam taki naprawdę cudowny komentarz też przyszłej mamy, mojej Wicki, która po prostu określiła to w ten sposób, że jeżeli zostaną jej te rozstępy po ciąży, no to będzie to traktowała jako piękną pamiątkę. I to jest naprawdę cudowne i takiego podejścia Wam życzę. Ja też mam podobne. To, że póki co tych rozstępów nie mam, też nic nie znaczy, dlatego że znam kobiety, którym rozstępy wyszły
właściwie pod koniec ciąży, czasem w ostatnim miesiącu. Dlatego to nie jest też tak, że to już jest przesądzone, że na pewno nie będę miała rozstępów. Zobaczymy po prostu, jak będzie na koniec ciąży. Na pewno zrobię Wam taki update i powiem, jak to wyglądało u mnie. Ale ze zmian, które w moim organizmie nastąpiły. Przede wszystkim taka zmiana, która dla wszystkich była najbardziej widoczna, a też widoczna bardzo szybko. No i jest to też zmiana, która mi, powiedzmy, najmniej się, nie wiem, podoba w moim ciele, to jest biust. Biust, który bardzo mi się powiększył od czasu zajścia w ciążę. Taka pierwsza zmiana już w pierwszym trymestrze gdzieś tam nastąpiła. W drugim on już poszedł totalnie, no i teraz aktualnie mój biust zwiększył się o 2, prawie że 3 rozmiary, więc to jest dużo. No i przyznam szczerze, że ja nie umiem sobie z tak dużym biustem radzić, zwłaszcza w kwestii ubrań. Nie jestem z tego powodu wcale szczęśliwa, że on jest taki duży, ale liczę na to, że po wszystkim po prostu wróci. No nie będzie wyglądał tak jak wcześniej, przed ciążą, tym bardziej, że planuję karmić piersią, ale mam nadzieję po prostu, że będzie mniejszy, bo i teraz serio, dziewczyny, jeżeli macie duży biust i na to narzekacie, bo Wam przeszkadza i tak dalej, totalnie Was rozumiem, totalnie. Ja w ogóle mój biust przed ciążą uwielbiałam, uważałam, że jest naprawdę, bo to po prostu mi się podobał, uważałam, że jest nie za duży, nie za mały, dobrze się w nim czułam, mogłam fajnie dobrać do niego tak naprawdę co chciałam, jeśli chodzi o ubrania. Więc to jest taka zmiana, którą właśnie no, zaakceptowałam, natomiast nie jestem z niej do końca zadowolona. No ale nie jest to koncert życzeń i no i właśnie moje ciało zareagowało dokładnie w ten sposób. Jeśli chodzi ogólnie o mój przyrost wagi i o to, jak wyglądam, jak to się przekłada na ciało, to muszę Wam powiedzieć, że ja nie uważam, że jak na ten czas mam jakiś taki wielki brzuch. Natomiast ja ogólnie przytyłam wszędzie trochę. Czyli co to znaczy? Oprócz brzuszka przytyłam w nogach, przytyłam w rękach, przytyłam w ramionach. Najbardziej też, co ja widzę, jakby porównując też do starszych filmików, to jest moja buzia, która no ogólnie jest większa, jest taka pełniejsza, więc ostatnio sobie nawet porównywałam filmiki, które nagrywałam na przykład w zeszłym roku, nie wiem, w czerwcu czy tam w maju, do tych teraz i faktycznie jest zauważalna różnica. Możecie sobie zrobić takie porównanie, jak Wam się chce. Więc ja ogólnie, właśnie te moje 11 kg tak się rozłożyło na całe ciało. Tak się dzieje też ponoć przy dziewczynkach, z tego co słyszałam, aczkolwiek ja już w ogóle w te żadne zabobony nie wierzę, jeśli chodzi o płeć. Rzekomo przy dziewczynkach tyje się tak właśnie w całości, a przy chłopcach bardziej tyje nam brzuch. Jak się ma to do rzeczywistego stanu? Nie mam pojęcia. To są tylko takie gdzieś tam chyba opowieści. Nie wiem, czy to ma nawet jakąś podstawę medyczną, tak szczerze, naukową, nie mam pojęcia. Oprócz tego jeszcze, o czym mogę Wam powiedzieć, co jest dla mnie taką ciekawostką, to są spuchnięte palce w dłoniach. Możecie teraz zobaczyć, jak wygląda aktualnie moja ręka. Mam po prostu dłonie małego chłopca, dosłownie. I ja już w 5. miesiącu, z tego co pamiętam, zdjęłam obrączkę, zdjęłam pierścionek zaręczynowy, bo bałam się tego, że któregoś dnia się obudzę właśnie ze spuchniętymi paluszkami i będzie problem ze zdjęciem tych pierścionków. No i bardzo dobrze, że to zrobiłam, dlatego że mniej więcej tak prawie miesiąc temu, w momencie kiedy się obudziłam któregoś ranka, czułam, że ciężko mi tak zgiąć dłonie po prostu. No i popatrzyłam i tutaj te poduszki były bardzo napuchnięte. Najgorzej jest właśnie rano, teraz już mogę tak robić prawie że bez bólu, aczkolwiek czuję, że one są opuchnięte, więc to też Wam polecam, jeżeli jesteście w ciąży, to zdejmijcie sobie wcześniej pierścionki, obrączki i tak dalej, bo szkoda po prostu, żeby później trzeba było to na przykład rozcinać albo się z tym męczyć, więc moje dłonie aktualnie wyglądają tak. Kostki i ogólnie stopy jak na razie są w porządku, to pewnie jeszcze przyjdzie na to pora. Przed porodem i te stopy również mi spuchną, no bo pod koniec ogólnie się woda w organizmie odkłada i wyglądamy tak rzekomo przed porodem na takie napompowane po prostu. Jeszcze może powiem tak szybciutko o takiej zmianie dotyczącej wyglądu, ale już niekoniecznie ciała. No to, moi drodzy, włosy. Słyszałam, że w ciąży jest tak, że mamy włosy po prostu jak z reklamy, piękne, cudowne, nie musimy nic z nimi robić, one się po prostu błyszczą, układają i tak dalej. No, ja tego niestety nie doświadczyłam. U mnie jest wręcz przeciwnie i mam wrażenie, że odkąd jestem w ciąży, te włosy są takie bardziej suche i naprawdę muszę się trochę namęczyć, żeby one wyglądały tak jak na przykład teraz. One są wyprostowane, wiecie, tak wygładzone. Natomiast ogólnie mam wrażenie, że zrobiło się z nich trochę takie sianko.
Nie mam pojęcia, dlaczego szkoda, że nie mogę pocieszyć się przez chwilę takim właśnie, taką kondycją świetną tych włosów. Natomiast mam nadzieję, że dzięki temu po ciąży one nie będą mi też tak bardzo wypadać. Może się to na to przełoży. Zobaczymy, no bo teraz też nie zauważyłam, żeby mi jakoś przestały wypadać. Po prostu mniej więcej wypadają tak samo jak przed ciążą. No i tak naprawdę chyba powiedziałam Wam o wszystkich zmianach, które zaszły w moim ciele. Jak powiedziałam wcześniej, najważniejsze jest to, żebyśmy te zmiany, żebyśmy je zaakceptowały i przede wszystkim, żebyśmy sobie uświadomiły, że one są chwilowe. Nie musimy ich wcale lubić i dla mnie w ogóle największą bzdurą jest to, jak kobieta jest w ciąży i wszyscy wmawiają jej, że musisz teraz kochać, uwielbiać swoje ciało. Oczywiście w pewien sposób tak jest, no bo rośnie w nas mały człowieczek. Ale jeśli chodzi o sam aspekt wizualny nasz, my nie musimy się nad sobą zachwycać w tym momencie i to jest takie niepotrzebne pranie mózgu kobietom w ciąży, uważam. Bo wzbudza to gdzieś tam poczucie winy. Ja też przez to przechodziłam, że faktycznie były takie dni gorsze, kiedy po prostu nie podobałam się sobie zwyczajnie i gdzieś tam słyszałam właśnie od niektórych, że nie mogę narzekać, że to jest taki piękny stan, że nie powinnam i tak dalej. I uważam, że to strasznie ryje mózg. Ja te zmiany właśnie akceptuję wszystkie, co nie znaczy, że nie mam nadziei na to, że po ciąży moje ciało po prostu wróci do normy. Znam też siebie i wiem, że będę chciała wrócić dość szybko właśnie do formy po porodzie i będę nad tym pracowała i nie uważam, żeby to było coś złego, bo każdy lubi wyglądać dobrze, po prostu. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie, możecie mi dać znać, jakie macie przemyślenia na ten temat. Jak Wy w ogóle podchodzicie do takich zmian w ciąży typowo? Możemy sobie jak zwykle podyskutować w komentarzach. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie proszę kanał, to dla mnie bardzo wiele znaczy i cieszę się, że wspólnie możemy go tworzyć. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki. Pa, pa.